Nierzadko w historii wojny było tak, że armia, która wydawało się, że musi przegrać, nie miała ona na przykład, broniąc się w twierdzy, nie miała już prochu, nie miała żywności, miała dużo za mało ludzi. Armaty na nic się nie przydawały, bo bez prochu z armat już strzelać nie można. Nierzadko w takiej sytuacji udawało się jeszcze zwyciężyć. Na przykład w słynnej obronie Chocimia, bitwa w 1621 roku, hetman Chodkiewicz, broniąc Chocimia przed Imperium Osmańskim, był właśnie w takiej sytuacji. Wydawało się, że twierdza jest już nie do obronienia. Proch się prawie skończył, żywności prawie że nie było, oblężenie wciąż trwało i przewaga liczebna wroga wciąż pozostawała ogromna. Jednak obrońcy nie poddawali się. Przede wszystkim byli po prostu mężni. Oprócz tego, że byli świetnie wyszkoleni, że byli doskonałymi specjalistami w swojej dziedzinie, to byli po prostu mężni. I zasłynęli tym, że nieustannie nękali nieprzyjaciół podjazdami, czyli przede wszystkim kozacy wyjeżdżali z zaskoczenia nocą, nad rankiem, po to, aby plundrować, aby zdobywać przynajmniej małe części obozu nieprzyjaciół, którzy nie spodziewając się ataku, konnica mogła wyjechać, szybko zaatakować i później szybko wrócić z powrotem do twierdzy. A więc pomimo bardzo ciężkiego położenia nieustannie podjeżdżali nieprzyjaciele, nieustannie go nękali, pokazując w ten sposób, że pomimo tego, że są oblężeni, że mają jeszcze ducha, że wciąż chcą walczyć, że nie poddadzą się tak łatwo. I w ten sposób wzbudzali w nieprzyjaciołach strach. Wzbudzali szacunek, bowiem widzieli, że ci ludzie nie boją się ich. Widzieli, że oni mają ogromnego ducha walki. I na dodatek jeszcze ci obrońcy w twierdzy chocimskiej pokładali wielką nadzieję w świętych pańskich, konkretnie w świętym Stanisławie Kostce, którego relikwie kazali sprowadzić, prosili o to, aby sprowadzić je do twierdzy chocimskiej. Faktycznie udało je się tam przemycić i wkrótce potem udało się zawrzeć niezwykle korzystny, jak na tą sytuację, pokój. Z drugiej strony, nierzadko w historii wojny bywało również tak, że twierdza, która wydawałaby się, że będzie się broniła przez najbliższe miesiące, padała od razu. Mamy bardzo piękny przykład takiej sytuacji 50 lat później, dokładnie w tej samej twierdzy. W twierdzy chocimskiej. Wtedy jednak nie broniła jej Armia Rzeczpospolitej, a była ona we władaniu już Imperium Osmańskiego, czyli Turków, muzułmanów. Oni okopali się w tej twierdzy, mieli mnóstwo dział, mnóstwo żywności, mnóstwo prochu. I właśnie wydawało się, że to będzie takie oblężenie, które będzie jak przed 50 laty, trwało bardzo długo i zakończy się niepowodzeniem. Natomiast wtedy, w 1673, Armią Rzeczpospolitej, Armią Koronną, dowodził hetman Sobieski, wtedy jeszcze nie król. I on wziął tą twierdzę praktycznie pierwszego dnia bitwy. Można powiedzieć, że drugiego. Pierwszy dzień był takim dniem rozpoznania, natomiast przy pierwszym poważnym ataku zdołał zdobyć tą twierdzę. Trochę z zaskoczenia, trochę dlatego, że był naprawdę wielkim specjalistą, wielkim dowódcą, który naprawdę wiedział, jak walczyć, ale też dlatego, że on miał naprawdę ducha walki, że widział w odbiciu tej twierdzy, punkt, był to jego, dla niego punkt honorowy, że widział w tym coś wielkiego, coś historycznego, a z kolei obrońcy ewidentnie tego ducha walki nie mieli. Najwyraźniej bali się również nieprzyjaciela, nie mieli odwagi, nie mieli ducha, aby walczyć. Ta najważniejsza walka, ta walka pomiędzy prawdą a błędem. Jak to święty Augustyn nazywa, walka pomiędzy państwem Bożym a państwem diabelskim. Jest to bardzo dobre określenie. Dużo lepsze niż gdy mówimy o walce pomiędzy Bogiem a demonem, dlatego że to jest zupełnie inna liga. Bóg jest stwórcą, jest wszystkim.
demon jest tylko i wyłącznie stworzeniem złym, zepsutym do cna, ale tylko stworzeniem. I nie należy nawet jakby stawiać go w tej samej lidze, w której stawiamy Pana Boga, gdy mówimy, że wojna toczy się pomiędzy Bogiem a diabłem. To jest nieodpowiedni sposób mówienia, natomiast sposób mówienia Augustyna jest idealny. Walka pomiędzy Państwem Bożym, czyli tym, co jest tutaj na ziemi, co reprezentuje prawdę, co reprezentuje Pana Boga, a państwem diabelskim, czyli tym, co tutaj na ziemi reprezentuje jego interesy. Ta walka trwa nieustannie. Walka o zbawienie dusz. I ta walka odbywa się na mnóstwie różnego rodzaju pól, na praktycznie wszystkich, we wszystkich aspektach naszego życia. W mnóstwie rzeczywistości, których jeszcze nie rozumiecie. Na poziomie politycznym, na poziomie prawnym, na poziomie wielkich interesów, wielkich korporacji, mnóstwo różnego rodzaju rzeczywistości. Ta walka dotyczy w zasadzie prawie wszystkich. Ale tak jak wspomniałem, to w zasadzie w dużej mierze jeszcze was nie dotyczy, przynajmniej bezpośrednio. A jednak możecie w tej walce odegrać absolutnie kluczową rolę. I po to jest między innymi właśnie krucjata eucharystyczna. Aby w tej walce wziąć udział i to wziąć udział w sposób absolutnie fundamentalny. Bowiem ta walka odbywa się przede wszystkim na poziomie łaski. Walka pomiędzy łaską uświęcającą a grzechem. A więc najważniejszym poziomem tej walki jest ta walka na poziomie ducha. A więc przystępując do Komunii Świętej, modląc się, ofiarując, można w tej walce osiągnąć dużo więcej niż działając na zewnętrznych polach. Trochę podobnie jak w przypadku tych bitew, gdzie o zwycięstwie lub porażce zadecydował duch, duch walki, gotowość do walki, odwaga, męstwo. Pomimo tego, że bez wątpienia potrzeba było tam wiele przygotowań, wiele praktycznych umiejętności, które jednak obie strony posiadały. Więc o zwycięstwie decydował ostatecznie duch, gotowość do walki. Na poziomie tej walki, najważniejszej walki pomiędzy Państwem Bożym a Państwem Diabelskim, tym bardziej decyduje tutaj ta sfera duchowa, sfera nadprzyrodzona, sfera łaski uświęcającej, czy też łask uczynkowych. Dlatego tym bardziej modlitwa, komunia święta, ofiara, dlatego tym bardziej te rzeczy mogą przynieść owoce. I tak każdy z was może w tej wielkiej walce, w tej wielkiej wojnie, która toczy się od samego początku stworzenia i będzie się toczyła do samego końca świata, każdy z was może odegrać kluczową rolę. Może odegrać wielką rolę w zbawieniu dusz. Być może w zbawieniu wielu dusz. Uratowaniu ich przed wiecznym potępieniem. Wybawieniu dusz z czyśćca albo uratowaniu naprawdę tutaj dusz tych osób, które żyją teraz na ziemi od wiecznego potępienia. Niejako każdy z was może zdobyć taką twierdzę, bo czasami taka dusza jest taką twierdzą, która broni się przed Bożą łaską, która nie chce się oddać Panu Bogu, nie chce Jemu służyć. I właśnie modlitwa, ofiara, komunia święta, to wszystko może sprawić, że ta twierdza zostanie zdobyta i stanie się taką później twierdzą niezdobytą, która będzie służyła Panu Bogu, która będzie służyła z kolei zbawieniu kolejnych dusz. Pamiętajcie o tym, że te rzeczy są naprawdę wielkie, te rzeczy nadprzyrodzone, że na tym polu rozgrywa się ta wielka wojna i z gorliwością codziennie dbajcie o wasze obowiązki, o te obowiązki przede wszystkim właśnie nadprzyrodzone, które dotyczą tej duchowej walki. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.